Jutro, proszę Państwa, o tej porze będziemy znali wynik meczu Anglia-Polska na Wembley, rozgrywanego w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. 16 lat temu w podobnym meczu polskiej bramki bronił człowiek, któremu wówczas udało się zatrzymać Anglię, Jan Tomaszewski. Dziś gość w naszym studiu. Panie Janku, tym razem naszym bramkarzem jest także bramkarz ŁKS-u Jarosław Bako. Jak Pan myśli, da radę? Przede wszystkim ja życzę, żeby Jarek miał zdecydowanie więcej szczęścia niż ja miałem 16 lat temu. Po meczu prasa pisała angielska o człowieku, który zatrzymał Anglię. Rzeczywiście taki człowiek był, ale ten człowiek składał się z 12 części, 11 zawodników i trenera Górskiego. Ponieważ w tej chwili reprezentacja Polski nie stanowi takiego monolitu, jak myśmy stanowili, w związku z tym życzę z całego serca Jarkowi, żeby miał kupę szczęścia więcej ode mnie. A może będzie remis. Panie Janku, pan to wie, czy piłkarze zdążą na wybory? Tak, naturalnie. Piłkarze wracają w niedzielę w godzinach rannych i sądzę, że będą głosowali. A pan gdzie głosuje? Ja z całą swoją rodziną głosuję w obwodzie Łódź, Polesie. A na kogo? No cóż, nie byłbym sportowcem, gdybym nie zrobił pewnego porównania. Dla mnie Senat będzie to reprezentacja Polski. I w tym Senacie powinien być lewoskrzydłowy, prawoskrzydłowy, pomocnik i oczywiście bramkarz. Ja chciałbym i pragnę tego, aby, może użyję porównania angielskiego, chciałbym, żeby ten Senat był człowiekiem o 100 osobach, który nas bardzo szybko wprowadzi do domu europejskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę i zapraszam pana i państwa na wiadomości sportowe.